25 września Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odwiedzili poseł na Sejm Magdalena Sroka oraz członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawid Solak. Spotkanie z rektorem AWFiS profesorem Pawłem Cięszczykiem oraz prorektorem do spraw studenckich profesorem Marcinem Dornowskim dotyczyło działań na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uzyskanie wsparcia finansowego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Generalnie rozmowa dotyczyła możliwości wsparcia naszej uczelni, jeżeli chodzi o rozwój programów właśnie toczących wymiany studenckiej, wymiany pracowniczej, ale teraz oprócz Erasmusa przewiduje się wprowadzenie, w cudzysłowie, że tak powiem, na rynek dodatkowych programów związanych m.in. ze sportem. Także to jest ogromne pole dla naszej uczelni do zagospodarowania. Przewiduje się szereg programów, które będą miały na celu realizację wytycznych Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sport, wymianę sportowców, zabezpieczenie możliwości dwutorowej kariery dla sportowców. Nasza rozmowa dotyczyła możliwości uczestnictwa naszej uczelni w tego typu programach, ale również pan prezes był ciekaw potencjału, jaki nie tylko w naszej akademii, ale generalnie w Akademii Wychowania Fizycznego drzemie w tym zakresie. Był ciekaw, na ile my, uczelnie sportowe, a przede wszystkim mam nadzieję, że AWFiS będzie głównym beneficjentem, na ile jest możliwość współpracy właśnie w ramach tego typu programów. Jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+, finansujemy rocznie około 2000 projektów, które dedykowane są umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego i umiędzynarodowieniu edukacji w Polsce. Bardzo chętnie spotykamy się z beneficjentami, z potencjalnymi beneficjentami. Właśnie taki jest cel mojej dzisiejszej wizyty w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Chciałabym, aby ta uczelnia rozwijała się zarówno w kraju, ale także za granicą. Aby ta wymiana studentów nie tylko z zachodu, ale także ze wschodu, z wszystkich krajów i Unii Europejskiej, ale także spoza toczyła się i żebyśmy my wspólnie tutaj nabywali doświadczenia, tak żeby później po prostu rozwijać się i także promować nasz kraj.